Kumara były środkami, za pomocą których Reden osiągnął wytknięty cel. Ów cel, od którego się rozpoczęła nowa epoka górnictwa i wszystkich procederów ludzkich. 19 stycznia 1788 roku pierwsza maszyna parowa sprowadzona z Anglii przyszła do ruchu, po której przychodziło kolejna, jedna po drugiej, siedem podobnych, lecz coraz więcej udoskonalonych maszyn z własnego kraju. Okazało się, jak wiele i z jaką pewnością taka maszyna może pracować. Śpiesznie daj i śpiew podziemnych domów kraj. Taki jest naszego losu bieg. Sześć bo.